władz pomocy finansowej dla klubu, który awansował do drugiej ligi. Motor awansował, ale jego stadion przy Alejach Zygmuntowskich nie spełnia wymogów władz piłkarskich, co z kolei zagraża jego drugoligowej przyszłości. O desperacji kibiców i deklaracjach prezydenta Marta Pietrasiewicz. Kibice Motoru przeszli w placu Litewskiego pod ratusz, trzymając transparent i wykrzykując oskarżenia pod adresem władz miasta i radnych. Do pikietujących ratusz kibiców wyszedł prezydent Lublina Adam Wasilewski, obiecał klubowi pomoc. W tej chwili na Motor jest około 1 000 000 złotych i na remonty. Panie prezydencie! Rada miasta Wrocław przyznała klubowi Śląsk Wrocław 6 milionów złotych, a w tej chwili to są tylko i wyłącznie pana obietnice. Tylko i wyłącznie mamy też obietnic. Kibice zarzucili władzą miasta opieszałość. 28 lipca rozpoczną się rozgrywki ligowe, a ich drużyna nie ma dobrego stadionu. Czy nie jest wstydem dla miasta, że klub Motor swoje mecze zamiast pierwszy mecz rozegrać w Lublinie, rozegra we Wrocławiu? Jest to wstyd. Jest to jeden wielki wstyd, to jest jedna wielka żenada. Obiecany przez prezydenta 1 000 000 złotych przeznaczony zostanie na stypendia dla piłkarzy i remont stadionu. Kibice Motoru dali prezydentowi Lublina miesiąc na to, by zagospodarować stadion tak, by mogły się tu odbywać drugoligowe mecze. Czasu jest niewiele, za to prac przy remoncie stadionu bardzo dużo. W przyszłości stadion miejski w Lublinie ma pomieścić 16 tysięcy widzów. Będą tu rozgrywane pierwszoligowe mecze. Modernizacja obiektu za 20 milionów euro ma się rozpocząć w 2008 roku, a do września ma powstać program organizacji sportu w mieście. To rozwiązanie systemowe, jak powiedziałem, no będziemy wprowadzać jesienią. I te pieniądze możemy też przeznaczyć, żeby już w tej chwili, po pierwsze, te stypendia były dla zawodników i żeby można było wykonać no, nieodzowny taki remont, żeby można było wprowadzić rozgrywki. Ale stadion musi być wyremontowany przynajmniej częściowo i to natychmiast, by Motor mógł grać w drugiej lidze. Już miesiąc temu było wiadomo po meczu z Sandecją, że Motor awansował. I przez ponad miesiąc czasu miasto nic nie zrobiło, żeby zaadoptować stadion do drugiej ligi. Na Lubelszczyźnie za wyjątkiem Łęcznej nie ma stadionu, na którym można rozgrywać drugoligowe mecze. Władze klubu Górnik Łęczna nie zgodziły się, aby drużyna Motoru rozpoczęła rozgrywki na ich stadionie. Zgodził się za to Śląsk Wrocław. Naradzimy się wspólnie zresztą z kibicami a propos pierwszego meczu. Czy będziemy grali we Wrocławiu, czy będziemy się zastanawiali nad przełożeniem gospodarza. To jest wszystko jeszcze do ustalenia. Termin uzyskania licencji dopuszczającej stadion do rozgrywek drugoligowych mija 13 lipca. Jutro władze Motoru i miasta spotkają się w tej sprawie z przedstawicielami PZPN-u. Będą zapewniać, że przed rozpoczęciem rozgrywek remont stadionu zostanie zakończony. W innym przypadku kibice Motoru zapowiedzieli znów pikietę przed ratuszem.